Przeżywamy dzisiaj 40-godzinne nabożeństwo. Chcemy koncentrować nasz umysł, nasze serce, oczy na Eucharystii. Eucharystii, która bulwersuje do dzisiaj, która sprawia, że świat patrzy na nas, puka się po głowach i mówi: zwariowali, bo ile można przyjąć historyczność Jezusa, to, że On istniał, że 2000 lat temu był, to jednak wiara w to, że dalej jest w kawałku chleba i w odrobinie wina, jest, graniczy z absurdem. I świat mówi: jesteście nienormalni, że w coś takiego wierzycie. A my nieustannie chcemy wyznawać wiarę, że Bóg został w chlebie i winie. Że jest realnie obecny. Zobaczcie, nawet nasi bracia chrześcijanie nie wytrzymali tego napięcia, które rodzi Eucharystia. I uznali tę prawdę Eucharystii tylko za symboliczną. A my niezmiennie wierzymy, że Bóg jest w chlebie i winie. W momencie, kiedy ksiądz wypowie słowa konsekracji. Łatwiej nam było zapamiętać to dzisiejsze słowo, to chciałbym podać taki klucz, taki szyfr, trzech liter. O-M-N. O jak obecność Jezusa w Eucharystii. M jak... Ktoś ma pomysł? M jak... Seriale widać, oglądacie? Ale jeszcze nie. Będzie za chwilę, jak miłość. M jak moc. Moc, która płynie z Eucharystii. I M jak miłość. Tylko nie chodzi o serial, tylko wyznanie miłości, które Jezus w Eucharystii czyni. Idźmy od początku. O jak obecność. Słuchajcie, tak mówiłem we wstępie, do dzisiaj ta sprawa bulwersuje ludzi. Nawet gorsze. Budzi ogromne emocje. Od samego początku, kiedy Jezus opowiedział o tym, że będzie obecny w chlebie. Pamiętacie sytuację, kiedy Jezus powiedział: to prawda, Mojżesz zapytał, Mojżesz dał wam chleb z nieba? Ja wam dopiero dam chleb z nieba. Mój Ojciec da wam chleb z nieba. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I to był wielki skandal. Żydzi byli zgorszeni. Patrzyli na Jezusa i mówili: jak On może dać nam siebie za pokarm? I do dzisiaj tak jest, że to bulwersuje. Że to bulwersuje. Jak On może dać nam siebie za pokarm? To tak jak ja bym teraz wyszedł przed wami i powiedział: słuchajcie, jak mnie zjecie, to pójdziecie do nieba. No powiedzielibyście: facet upadł na głowę. Nie wiem, w krakowskim odwozimy takich ludzi do Kobierzyna. Wy pewnie też tu macie gdzieś jakiś szpital, w których trzeba by takiego gościa leczyć. I tak byście sobie pewnie pomyśleli, że trzeba mnie odwieźć w kaftan i odwieźć. A Jezus stanął przed Żydami i powiedział im właśnie tak. Więc musiało to szokować, bulwersować. I do dzisiaj szokuje i bulwersuje, że Jezus mówi, że jest w chlebie, że jest obecny. I dzięki tej obecności dzisiaj dokonują się nieprawdopodobne znaki i cuda w Kościele. Właśnie dzięki obecności eucharystycznej. Pamiętam parę miesięcy temu w Skrzatuszu, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odbywał się trzeci kongres nowej ewangelizacji do spraw w temacie ewangelizacji wiosek. I na jednym z kazań biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, opowiadał historię, kiedy zadzwonili do niego jego znajomi, których jako ksiądz przygotowywał do ślubu, i powiedzieli mu, że właśnie się rozchodzą, że wnoszą czy wnieśli już sprawę rozwodową i chcą mu jako przyjacielowi o tym powiedzieć. I biskup się bardzo tym przejął, poszedł do kaplicy, pomodlił się za nim i wpadł na taki pomysł o 11 w nocy, żeby wziąć Pana Jezusa z tabernakulum i pojechać do nich do domu, ponad 100 kilometrów.
Było grubo po północy, kiedy zapukał do ich drzwi. Otworzyli drzwi, zdziwieni, co tu biskup w środku nocy robi, a on, trzymając Pana Jezusa na rękach, mówi: zostawiliście Boga, pozwoliliście się i poraniliście się nawzajem, ale Bóg przyszedł, żeby was odnaleźć i uzdrowić. Wszedł do kuchni, położył Najświętszy Sakrament na stole, kazał im klęknąć i powiedział: nie wyjdzie, dopóki się nie pojednacie. Adoracja mogła trwać dłużej niż umowne 40 godzin. O czwartej rano polały się pierwsze łzy i pierwsze przepraszam. A później była wycofana sprawa rozwodowa, a dzisiaj jeżdżą w różnego rodzaju miejsca i świadczą o tym, że nawet z największych zgliszczy można odbudować małżeństwo. Gdyby biskup położył na stole kawałek chleba, gdzie byłaby mąka, drożdże i woda, to wam gwarantuję, żeby się nic nie zmieniło. Nawet przez 400 dni. Ale tam nie było tylko mąki, drożdży i wody. Tam był żywy Bóg, który był w kawałku chleba. Obecny. Obecny. Druga literka, drodzy, to M jak moc. Jezus, który jest obecny w Eucharystii, ma potężną moc. Potężną moc, jakiej nie ma nikt inny na świecie ani w kosmosie. Bóg ma największą moc. I z tego kawałka chleba ta moc emanuje na cały Kościół. Nieprawdopodobnych rzeczy doświadczamy dzięki tej mocy. Nieprawdopodobne. To właśnie dzięki tej mocy Eucharystii dzisiaj ludzie są uzdrawiani. To dzisiaj ludzie są mocą płynącą z Eucharystii uwalniani. To dzięki tej milczącej mocy ludzie często odzyskują wiarę. Przemieniają całe swoje życie. Dzięki tej mocy, która płynie z tego kawałka chleba. Jeden z moich współbraci, ksiądz Łukasz, który kilka tygodni poświęcenia, pracując już na parafii, wybrał się na rowerową przejażdżkę w niedzielę po południu, uległ wypadkowi i tak się poharatał, że lekarz, która go przyjęła w szpitalu, oznajmiła mu, że straci wzrok. Że straci wzrok do rana. I żeby sobie pomyślał, co chciałby zrobić jeszcze widząc, bo to są jego ostatnie godziny. I ksiądz Łukasz w pierwszym momencie pomyślał sobie, że chciałby zobaczyć rodziców. Ale szybko obliczył, że rodzice tak daleko mieszkają, że zanim przyjadą, to on może już nie widzieć. Więc pomyślał sobie, że chciałby odprawić mszę świętą. Zadzwonił do proboszcza, poprosił, żeby mu przywiózł małego księdza, czyli taki zestaw turystyczny do odprawiania mszy świętej, nazywamy go małym księdzem. Przywiózł mu tego małego księdza i w szpitalu ksiądz Łukasz odprawia tę mszę świętą i kiedy był przed konsekracją, mówi Panu Jezusowi tak: z własnej głupoty tracę wzrok, ale jeśli chcesz, żebym widział, jeśli chcesz, żebym był księdzem, który widzi, to proszę Cię, byś mocą Eucharystii, mocą konsekracji, które za chwilę wypowiem, byś mi przywrócił wzrok, by ta siatkówka się nie odkleiła. Odprawił mszę, poszedł spać. Obudził się rano, otwiera oczy, widzi dalej. Pani profesor wzięła go na badania, tak patrzy w te jego oczy, przez ten przyrząd patrzy, odsuwa się, znowu patrzy, krzywi, mruczy coś pod nosem, gada do siebie. W pewnym momencie tak odepchnęła od siebie tę aparaturę i mówi: Bozia, księdzu pomogła. Oczy jak u niemowlaka. Wzrok zupełnie został mu przywrócony, uratowany. Mocą Eucharystii. W czerwcu
tego roku na jednym z nabożeństw z modlitwą uzdrowienia serce w serce z Jezusem, które organizujemy w kilku miejscach w Polsce z Profeto, dawała świadectwo kobieta, która miesiąc wcześniej była na takim na tym naszym nabożeństwie, zresztą odkąd jesteśmy w tamtej parafii, co miesiąc uczestniczy. W pewnym momencie dowiedziała się, że ma guza na piersi złośliwego i podjęto decyzję o usunięciu tej piersi. I przyjechała na to nabożeństwo dzień przed operacją, dzień przed pójściem do szpitala. I miesiąc później stanęła przed ludźmi i opowiadała, że kiedy otrzymała błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, nie prosząc o uzdrowienie, prosząc o szczęśliwy przebieg operacji, kiedy otrzymała błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, poczuła wielkie ukłucie w miejscu, gdzie był guz na piersi, a później ciepło w całej klatce piersiowej. I kiedy wracała do domu po tej mszy, mówi, że jako kobieta, znając doskonale swój organizm, wiedziała, że coś wielkiego się dzieje, że jakieś zmiany w jej organizmie zachodzą. Czuła, jak wielkie siły w nią wstępują, wracają. I kiedy na drugi dzień pojechała do szpitala i miała przejść ostatnie badanie przed operacją, okazało się, że nie ma guza, nie ma śladu po guzie. Wróciła do domu, operacja się nie odbyła. Moc Eucharystii, moc Jezusa, nieprawdopodobna, która płynie właśnie z Eucharystii, z tej obecności. I ostatnia wyczekiwana literka to M jak miłość. M jak miłość, słuchajcie, nie chodzi o serial, ale chodzi o najbardziej, nie boję się tego powiedzieć, najbardziej spektakularne wyznanie miłości, jakie widział wszechświat. Z całym szacunkiem, na pewno mieliście różne momenty wyznawania miłości i chcieliście się wznieść na wyżyny, żeby ta druga osoba to wyznanie miłości zauważyła, ale nikt nie wymyślił tego w lepszy sposób i bardziej spektakularny niż Jezus. Najpierw wcielenie, później krzyż, zmartwychwstanie, a na końcu chleb i wino, które stają się jego ciałem i krwią, by wyznać miłość człowiekowi. Nikt tego lepiej nie wymyślił. Wszechświat nie widział większego wyznania miłości jak Eucharystia. Kiedy patrzysz na chleb i wino jako na osobę Jezusa z Nazaretu, to usłyszysz: kocham Cię. Jeśli popatrzysz na chleb i wino po konsekracji jako na osobę, to usłyszysz: kocham Cię, które Bóg mówi do Ciebie. Bo Bóg chce wyznać miłość w Eucharystii, chce wyznawać miłość w Eucharystii. W tamtym roku, kiedy byłem tutaj u Was na misjach, pojechałem z księdzem proboszczem i z księdzem Piotrem do Sokółki. Byłem tam 2 czy 3 lata wcześniej, ale mogłem uwielbić Pana Boga w tym cudzie eucharystycznym tylko z pewnej odległości, za kraty, którą jest zamknięta kaplica cudu. A dzięki temu, że rok temu byłem właśnie z Waszymi księżmi, otworzono nam kratę. Mogłem podejść do monstrancji, gdzie jest ten kawałek korporału, kawałek białego materiału, na którym jest hostia, z której wypłynęła krew. I mogłem zobaczyć ten cud z odległości centymetra. Mogłem przyłożyć oko do szkła, które mnie oddzielało od tego kawałka korporału. I słuchajcie, wryło mnie tam w ziemię, sparaliżowało. Dotarło do mnie, że na tym kawałku białego materiału nie ma plamy po winie, tylko jest plama po krwi. Najprawdziwszej ludzkiej krwi. Jakby ktoś się przeciął i chciał tym kawałkiem materiału zatamować krwawienie. Wtedy uświadomiłem sobie, że to jest ta krew, która wyciekła na Golgocie. I zaraz mi przyszła druga myśl. Codziennie, kiedy sprawuję mszę świętą, mam tę samą krew na korporale.
I mnie nie paraliżuje. Dlaczego? Bo się przyzwyczaiłem po 6 latach do odprawiania mszy świętej. Przyzwyczaiłem się, że mam Boga codziennie. My, katolicy, jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do największych świętości. Potrafimy się obtrzaskać z największymi świętościami. Nawet z tym, że Bóg przychodzi na ołtarz. Do tego stopnia potrafimy się przyzwyczaić. A tymczasem codziennie możemy mieć krew na korporale. Codziennie. Jeśli popatrzymy, że jest na ołtarzu osoba Jezusa, który wyznaje miłość, który w Eucharystii mówi: kocham Cię. Otwórzmy dzisiaj oczy. Nadstawmy uszy. Dzisiaj po konsekracji spróbujmy usłyszeć: kocham Cię.